8:16. Kurwa mać, zamknij ryj. Cześć, wykleci, dzisiaj jest z nami Mata. Atak na Stiflera, 140 kg. No co? Lecimy, panowie. Dawaj. Cześć, wyglecie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj zdajemy sobie test na prawo jazdy. To może krótko powiemy sobie, ile te prawo jazdy każdy z nas ma. Robert najdłuższy staż, tam bodajże chyba 13 lat temu robił. 2007, no. 13 lat temu robił prawo jazdy. Za jakie masz razem? Wspomnienia? No lipa, za pierwszym razem nie zdałem. Ale praktyki czy teorii? Praktyki. Wąska uliczka, pełno samochodów, stres. I miałem skręcić w lewo. A skręciłeś w prawo? Skręciłem w lewo, ale to była jednokierunkowa, czyli powinienem zjechać na lewą stronę jezdni. A, to o, bardzo popularny błąd. Ale zjebałem. A, no tak, że jak dwukierunkowa to do prawej, jak jedna to do lewej. Ale bardzo fajnego gościa trafiłem, a i tak zjebałem. A za drugim razem to takiego typa trafiłem, frajera, i znałem. Więc to nie ma zasady, po prostu nerwy trzeba opanować i robić swoje. Pączek? No ja normalnie podszedłem, zdałem wszystko. Ale ile lat temu? Ile lat temu? Ile masz stażu? No, rok temu. Nie, no, tak naprawdę, nie no. Trzy. Myślę, że to było 4 lata temu. Także dosyć niedawno. Ja myślę, że wtedy tak się zaskoczyłem, że nie jest ciężki egzamin na prawo jazdy w Polsce. I pewnie jak robór ty zdawałeś, było ciężej. Może wtedy... Nie wiem, czy to ciężej. Znaczy, poczekaj, bardziej instruktorzy jest... surowi byli, monitoringów nie było, wiesz. A to nie jest tak, że z edycji na edycję jest, uwaga, co w tym roku, co styczeń, zaostrzamy przepisy, także spieszcie się, bo za 2 miesiące będzie tak trudny test, że będzie, nikt nie będzie jeździł. No to tak już wszyscy mówią, myślę, żebyś szybko kupował kurs. Oczywiście, że tak. Nie widać tego, że... No właśnie. Tak naprawdę. No właśnie, czy ten test jest faktycznie trudniejszy? Myślę, że nie stwierdzimy tego. Teraz mamy jakieś aktualne, ale ja nie pamiętam w sumie swojego. Spróbuję sobie przypomnieć. Powiem, że mam 10 lat stażu, w 2010 zdawałem test na prawo jazdy, aż trudno uwierzyć. I no, teoria wiadomo tam za pierwszym, ale praktykę zdałem dopiero za 4. razem. Za pierwszym razem uważam, że powinienem zdać 2 kolejne z mojej winy zjebałem. Tak? I za 4 zdałem, no. To ja na teorii miałem tak, że w 58 sekund rozwiązywałem te testy, bo mi się tak nudziło. No. Też chyba inną teorię miałeś. A jeszcze były takie czasy w 2007 roku, że wiesz, jeden ośrodek był chyba na całą Warszawę i 2 miesiące czekałem ponad na egzamin, wiesz. No i się załamałem przecież, ja nie zdałem. No. A ja jak miałem, to tak, chyba tydzień później mogłem przejść. Właśnie ja miałem takie wspomnienia, no, że ten egzamin na prawo jazdy był dla mnie właśnie, ty mówisz, że on nie jest dla ciebie trudny. Dla mnie to był właśnie najtrudniejszy egzamin w ogóle w historii człowieka. No. Dla mnie, jako człowiek. Że tam matura, srura, nie. To jest egzamin na prawo jazdy. Jak już pierwszy raz mnie oblał gość, tym bardziej tak mnie zdeprymował. Nie chcę mi się teraz dokładnie opisywać, dlaczego oblałem, ale no to jest, a może powiem. Jadę, wjeżdżam na wiadukt, jestem na prawym pasie. Na wiadukcie nagle się robi prawy pas, a jestem na środkowym. Jest mnóstwo aut i nie zjechałem na krótkim wiadukcie tam na żwirkach na prawy pas. No i zostałem oblany za to, że zbyt długo jechałem środkiem, a nie na prawo. Bo ja w końcu tak dokładnie nie pamiętam. No. Albo to była właśnie bardzo wąska, zatłoczona, wiecie jakie to są uliczki teraz, pełno samochodów zaparkowanych i właśnie albo możliwe, że to była jednokierunkowa, nie zjechałem, lub była dwukierunkowa i wjechałem na lewą część jezdni. To już właśnie dokładnie nie pamiętam, ale taka bzdura, wiesz. No. To znaczy to... oni muszą ci oblać za to, żebyś ty się nauczył, ale było to deprymujące, nie to powiem. Ja nie mam takich wspomnień, no, dlatego że na przykład to, co ty mówisz z tym środkowym pasem, to ja miałem tak, że ja to zrobiłem, ale instruktor wtedy, egzaminator powiedział wtedy coś takiego, czy dobrze jedziemy? I ja się domyśliłem, że teraz mam jakiś błąd, nie? Albo jak na przykład
nie wrzuciłem kierunku, to zapytał mnie, ale gdzie jedziemy, nie? I ja mówię, o kurde, to chyba patrzę, czegoś zapomniałem, nie? I on tak jakby mi chciał trochę pomóc. I może dlatego nie mam złych wspomnień z tego. Ja pamiętam coś takiego, że było ten, ja tym środkowym, hyc, coś już tam notuję. Dobra, dalej jadę tym środkowym, drugi i już jest, wiesz. Chyba zależy na kogo trafisz do trochę. To ja tak wyjeżdżam już z tym frajerem, co nie? Wyjeżdżam ze środka, brawo. I pierwsze co jest, tory. Widzę, jedzie tramwaj, tu wiadomo, panika, skręt w prawo. I po tramwaj? No i zatrzymuje się, a ten tramwaj był L-ką. I jechał bardzo powolutku, a on mnie się pyta, dlaczego się zatrzymałem, dlaczego czekam. No widzę, że tramwaj się zbliża. I ten tramwaj nie zatrzymał się na przystanku, tylko jechał. I mógłbym się wjebać, przejechałbym. No ale wtedy mógłbym mnie... Nie przeżyć. Wyruchać. Ale no to... i od samego początku była jakaś sprzeczka. No, szukał. Szukał czegoś, jego skrzyżowania. Tak, też miałem w trzeciej próbie takiego młodego gościa, co ten. A ty? W styczniu będzie 6 lat. Za pierwszym teoria, za drugim praktyka i w obu miałem perfekcyjny przejazd, ale przy pierwszym akurat trafiłem na parkowanie równoległe, którego jeszcze nie miałem opanowanego, nie? I to już było ostatnie 5 minut. No i w drugim po prostu powtórzyłem pierwszy, tylko już miałem parkowanie prostopadłe, więc bez problemu. No ale równoległe to jeszcze z miesiąc po zdaniu egzaminu jeszcze musiałem szlifować, żeby tak bez czujników ogarniać, nie? Takie pierwsze dwa lata na drodze poprawku sam, jak jeździsz sam, w ogóle zanim nie zrobisz tych dwóch lat, to jesteś pelikanem na drodze. Musisz, ale nic nie masz ogóle... podświadomości, na wszystko musisz zwracać uwagę, nie? Manewry czy coś, no przecież oni cię, nie wiem, czy was też uczyli 10 lat temu, tam na dwa obroty na przykład, żeby wstek robić, no kurwa, no to nie. Jak to potem masz tego użyć? Tam było, że półtora obrotu kierownicy, tak. Nie? Żeby tyłem. Miałeś to? Było, no wiesz, wszędzie, że trzeba obkręcić i no w tym punkcie ma się zatrzymać, wtedy wykonasz manewr. Jak ty masz potem, wiesz, odnaleźć się na parkingu? No co kurwa, na półtora obrotu kierownicy sobie kręcisz? Musisz wtedy już rozumieć, jaka jest mechanika. Robimy test i jak nie zdajemy testa, oddajemy prawka? No nie wiem właśnie, czy auta oddajemy? No mamy tyle lat prawo jazdy, chyba wiemy jak się jeździ, więc dawajcie taki challenge, że nie jeździmy jak nie znamy. Każdy wie jak jeździć, a przed rondem każdy... Kurwa, kto tu? Jak to? Panika. Niech przejadą. Naciskamy i lecimy. Hop. A po co ten start trzeba naciskać? Żeby... Taka jest formuła. To jest raz tylko. Kurwa. Nieczytelne to jest dla mnie. Kurwa, ale nakomplikowali te pytania, co? Nie wiem, czy oddałem głos, już przewaliłem. Czarne jest jak oddałeś. I robisz następne pytanie, jak zaznaczysz. Znaczy nie zakazuje, ale czy zezwala w duchę. Ej, nie mówcie na głos, bo to ja nie mogę czytać w ogóle. O, nie zobaczyłem. A nie mogę jeszcze raz otworzyć? Myślę bardziej, co wy mówicie, niż na mój test. No. Coś czuję, że nieźle będzie. Nie mówmy, no. Nie mówmy nic. Nie wiem, czy dobrze dojrzałem wtedy znak. Cicho. O kurwa, znaki policjanta. No kurwa, ciekawe. A zawsze są z policjantem, nie? Nie widzę go. To jest jak interpretacja z Kłodowskiej. Nie widzę jego ręki. Ty, jak policjant kieruje ruchem, to ja czekam, aż on mnie kurwa zawoła. O tak, nie? Chodź. To ja wtedy ruszam dopiero. Tak to siedzę i chuj. No chyba tak, chyba chodziło. Dasz radę nie mówić na głos? Sorry. No. Brak wiedzy po prostu. O, tu podchwytliwe. Podchwytliwe niektóre, no. No tak, to samo koniec. Co ty miałem. A, takie pytania to nie weryfikują umiejętności na drodze, ale chuj. O kurwa mać. O kurwa mać. Strzał. U mnie tu jest strzał. Ta, no co, w ogóle nie mamy tej teorii, nie? O kurwa mać. O i tu takich szczegółów właśnie.
Mhm. Dzieciak. Ja to na czujkę lecę. Kurwa, jaka foto, ty! Ale to trzeba ćwiczyć, ten test trzeba ćwiczyć. Zaraz powiesz. System! System! 8:16, 8:16, 8:16, 8:16, 8:16. Kurwa mać, zamknij ryj. Okej, no to mówimy, każdy nie zdał. Dziękuję. To wiemy już. Oddajemy ja tak, prawka. Ja byłem pewien, że nikt nie zdał. No, najgorszy był... Owca. Ja. Ja byłem najgorszy? No. No to owca ma 33 punkty, ja 34, Robur 38, no i Poncz nas rozpierdolił, bo ma 53. Tak naprawdę my we trójkę mamy takie same wyniki. Ja jeszcze czułem, że 2-3 pytania źle w ogóle zrobiłem. Po kliknięciu czułem, że kurde, dał mi inaczej. No ale Poncz robi na świeżo. No. Ta. Chociaż nie, tam i tak już zapominasz, najświeżej, kurde. No ale wiesz, najświeżej, no, ale 3 lata, 13, kurwa. No, nie, no, Robur nie miał prawa chyba wygrać. Chociaż i tak ma mniej błędów po tylu latach od was. No. Ja mam 10 lat. Więc no, i tak to ale jest, Saker na przykład ma krócej od Robura. Ja 10 lat temu to zdawałem, człowieku. Ty nieźle, no, nie powinniśmy w ogóle wsiadać do samochodu teoretycznie, nie? No jest to, teoretycznie. Jest to niebezpieczeństwo, nie? Że nie, na przykład no tam jest, czy możesz w ogóle zająć jakiś pas, nie? Czy, nie wiem, że znak informuje o zmianie kierunku. No, jak takich rzeczy nie wiesz, to nie powinieneś siadać na serio. Nie, no mam wiesz nadzieję, co? Że... Ja jestem ciekawy, czy takiego gościa... Ciekawy jestem, czy ktoś by to rozwiązał. Chyba nie ma takich ludzi. Co siada, nie widział tego przez kilka lat i nagle dostaje to i pierwszym podejściu to rozwiąże. To jest jak wiesz, jak żonglowanie piłki, no. Nie? Nie, no już bez musisz trochę sobie odświeżyć. Wydaje mi się, że bez przygotowania się nie zda takiego testu. Ale napiszcie, czy wy zdaliście. Bo chyba można za darmo zrobić ten test sobie, nie? Można. No, to git. Gratulujemy, szkoda kurwa, powiem wam tak, szkoda kurwa, że te wyniki nijak się mają do tego, co się na drodze pokazuje. Akurat są wręcz odwrotnie proporcjonalne do... No. Tak. Czyli, że... Jesteście dobrymi kierowcami. Ja na przykład... Że ten, kto miał najmniej punktów... Ten, kto ja jestem najsłabszym kierowcą. Jego decyzje... Nie chodzi o umiejętności. Twoje decyzje na drodze są co najmniej wątpliwe czasami. W kontekście testu, wyników twojego testu. Inaczej, czyli ty i ja jesteśmy najlepszymi kierowcami z tej czwórki, tak? Nie, nie mówię tego. No tak zrozumiałem. Nie, no mówię, ale że... Ale można tak powiedzieć. Że śmiesznie, że Poncz zapierdala, a mu wyszło, wiesz. Ja nie miałem żadnego wypadku w historii. A jak tą karoseria na parkingu? Tylko na parkingu uderzą. To nie jest niebezpieczne. No nie. Więc to fakt. No, chyba, że w człowieka jest słupek, kiedyś pierdolę. Nie zrobię ludziom. Nie, no dobrze. Ale ja sobie robię tylko krzywdę, wiesz, na parkingu. Zastanawiałeś się, czy wolno ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy. To w ogóle... To pytanie, kurwa. Dobra, skończmy już. Dobra, ten film, kończmy, bo do kończmy. Kończymy. Za to pierdolenie. Kończymy. Jeżeli chcecie więcej testów, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak to więcej? I w przeciwieństwie na inne kategorie. Na testu Galupa ten można sobie zrobić za darmo, więc